Hej, cześć, siemanko, tutaj Noemi i witam Cię dzisiaj w bardzo nietypowym filmiku, bo będę dzisiaj odpowiadała na hejty, które znajduję na swoim profilu. Mam nadzieję, że masz swój ulubiony popcorn, ja mam swoje ulubione paluszki i zabieramy się do czytania. Czemu odpowiadam dzisiaj na hejty, które są skierowane w moją stronę? Bo mam dzisiaj naprawdę dobry humor i stwierdziłam, że muszę go sobie trochę czymś zepsuć. Aha, jeszcze tak w ogóle zanim zacznie się filmik, jeżeli nie wiesz, z jakiego powodu nie mam brwi, to zapraszam Cię do filmiku, który podlinkuję w opisie pod filmem i zanim napiszesz głupi lub nieodpowiedni komentarz, najpierw zaznajom się po prostu z tematem, dlaczego to zrobiłam, a potem komentuj. Dzięki. No więc zacznijmy od pierwszego komentarza. Weronika mówi: Noemi, idź do fryzjera i zrób coś z tymi włosami, proszę. Tak, wiem, bardzo dobrze, widzę się w lustrze, moje włosy są wyschnięte, łamią się. Jestem chora od jakiegoś czasu, o czym nie mówiłam, bo w sumie to jest moja prywatna sprawa, ale jeżeli tak bardzo wszystkich boli, że mam zniszczone włosy, jestem chora, wypadło mi ponad połowę włosów i to się w sumie zaczęło dziać od paru miesięcy, także jak na razie jestem w trakcie leczenia, biorę leki i włosy mi tak szybko nie odrastają. Biorę witaminy, biorę leki. Kiedy mi włosy odrosną, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego często noszę czapki, dlatego mam teraz różne fryzury, bo jak widać na wcześniejszych filmikach miałam o wiele gęstsze włosy i niestety one teraz wypadają, mam w niektórych miejscach na głowie wręcz dziury. Także zanim napiszesz niemiły komentarz, czy będziesz się z czegoś śmiać, dowiedz się najpierw, jaka jest sytuacja tej osoby, bo może ją to urazić, albo możesz po prostu nie mieć racji. Także pielęgnuję je jak najbardziej mogę i fryzjer w tym momencie nic nie zmieni. Kolejny komentarz. Nuki mówi: więcej podkładu, masz dobrą cerę, a walisz tego podkładu tyle, boż. Dlaczego nakładasz podkład, masz bardzo dobrą cerę? Tyle tapety, że aż szkoda strzępić ryja. Nie wiem, ile razy mam się powtarzać, ale będę to powtarzała do usranej śmierci. Nakładam tyle podkładów w moich filmach, robiąc filmy makijażowe, ponieważ na filmach bardziej widać wszystkie niedoskonałości, dlatego nakładam tak bardzo dużo podkładu, żeby wszystko dobrze zakryć, a ty możesz sobie nałożyć tego podkładu o wiele mniej. Jeżeli twoja cera jest mniej wymagająca, masz z nią mniej problemów niż ja, możesz nałożyć mniej podkładu albo więcej podkładu i to jest twoja sprawa, a to jest moja sprawa, ile ja nakładam podkładu. I tak będę go nakładać do filmu dużo, bo to lepiej wygląda, a ludzie lubią, jak filmy dobrze wyglądają i jak makijaż jest zrobiony dobrze i trwale. Ble, żygać mi się chce, jak na ciebie patrzę. Spadaj z YouTube, jesteś głupia i beznadziejna. Czonoś 4060 stwierdził, że jak mi to powie, to sobie pójdę. Czonoś, jeżeli mam sobie stąd pójść, to jedynym sposobem na to, żebym sobie stąd poszła, jest ten krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu, który możesz włączyć, bo internet dla takich ludzi jak ty widocznie jest niewskazany. Zapytaj swojego lekarza. Boże, jesteś ohydna. Felik. O kurwa, co ja zobaczyłem. Zabić to zanim złoży jaja. Czasami zastanawiam się naprawdę, co faceci robią na kanale dziewczyn, które robią makijaż. Wydaje, że to w ogóle nie jest ich content, nic, na czym się nie znają. Nie mówię, że wszyscy. Jest masa facetów na moim kanale, którzy piszą komentarze, widać, że się znają, a nagle wchodzą jacyś faceci, którzy kompletnie nie znają się na temacie. To tak jak ja nagle bym weszła na kanał jakiegoś programisty i zaczęłam mu wytykać błędy, kiedy ja się na tym na przykład kompletnie nie znam. No jest to co najmniej głupie. No i jak widać na komentarzu jest napisane niepożądane słownictwo. Ja na swoim YouTubie mam filtrowanie komentarzy. Jeżeli jest niepożądane słownictwo, jeżeli są jakieś przekleństwa lub wyzwiska, to takie komentarze wpadają do specjalnej zakładki, której ja nie widzę i są później filtrowane i usuwane przez, nie przeze mnie, tylko przez osobę, która się tym zajmuje. Więc jeżeli chcesz mnie obrazić, no to tak, no ciężko. Ja tutaj akurat sobie przyszłam poczytać te hejty, ale zazwyczaj nie będę ich widziała, więc po prostu tak jak ktoś klnie bez sensu, czy próbuje się wyżyć na moim profilu, czy próbuje mnie zwyzywać bezpodstawnie, no to niestety mu się to nie uda, bo takie komentarze wszystkie idą do usunięcia, a jeżeli to się powtarza, to takie osoby są banowane i już takiego komentarza więcej na moim profilu nie napiszą. Ja na swoim profilu cenię sobie kulturę osobistą, cenię sobie dobre poczucie humoru, cenię sobie otwartość, jak najbardziej można się z czymś ze mną nie zgodzić, jestem osobą, która
lubi prowadzić dyskusje na różne tematy, nawet często bardzo ostre, i nie przeszkadza mi to. Uważam, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, nawet jeżeli się z czymś nie zgadza, czy jeżeli uważa, że ja wyglądam źle lub robię coś źle. Jak najbardziej się z tym zgadzam, jeżeli ktoś jest kulturalny i potrafi się wyrazić na ten temat, no to okej, ale jeżeli ktoś pisze w ten sposób, to niestety widać jego wiek i jego poziom intelektualny, który jest niestety bardzo niski. Szymon, nie chcę cię obrażać, bo każdy ma inny styl, ale moim zdaniem wyglądasz ohydnie. Wyglądam ohydnie. Co? A jest dobre te paluszki. Kto sądzi, że jest okropna? Uwielbiam ludzi, którzy sami sobie lajkują komentarz. Zauważcie, że zazwyczaj osoby, które piszą coś miłego, nigdy nie mają lajków pod komentarzami. Jeżeli te komentarze jest dużo i nikt tego nie zauważa, to nie mają zazwyczaj w ogóle lajków. Ale osoby z hejtem zawsze się będą wyróżniać w tym, na przykład jak przesortujecie komentarze, że osoba, która zhejtuje, zawsze będzie miała lajka przy komentarzu i to jest zawsze lajk stawiany przez nią. I to jest po prostu takie urocze, jak ja to czasami czytam, że mam ochotę im jeszcze jedną tą łapkę dać. No, po prostu no słodkie. Nikola, weźcie kupcie normalny mikrofon. No jeżeli staćcie na lepszy mikrofon niż Blue Yeti, to możesz mi kupić. Nie ma problemu, bo ja akurat nie mam na tyle kasy, żeby sobie nagle kupować jeszcze lepszy mikrofon. Uważam, że ten jest jak najbardziej w porządku. Dziwak z ciebie. A mi się po prostu wydaje, że jestem na tyle normalna, że po prostu odstaję od reszty. Bo jak można się nazywać, poproszę, muffinka słodkawika? Właśnie tutaj macie odpowiedź. Sorry, że podchodzę do tematu tak poważnie, ale tutaj macie na przykład odpowiedź tego, że osoby, które hejtują, to są zazwyczaj dzieci. To są małe dzieci i tutaj na przykład na miniaturce widać, że to jest mała dziewczynka. Zazwyczaj są to po prostu czasami 9-10-latkowie, ale po prostu to jest odpowiedź sama w sobie. Często konta tych ludzi to jest odpowiedź sama w sobie. Kolejna i wszystko z Nyxa sponsor. Łapki w dół i oczywiście, uwaga, like. Ktoś musiał sobie dać znowu łapkę w górę. Michalina, i tutaj cię szokuję, ponieważ nie sponsoruję żadnej firmy w tym momencie. Jeżeli będę sponsorować jakąś firmę, to uwierz, że będę naprawdę z tego dumna, że udało mi się osiągnąć taki poziom, że jakaś firma chce ze mną współpracować. Na pewno się nie będę z tym kryła, bo myślę, że ludzie, którzy mnie oglądają, też się będą z tego cieszyć. Mam wszystko z Nyxa, ponieważ wzięłam udział w Nyx Face Awards i przeszłam jeden etap, więc dostałam paczkę i po prostu używam tych kosmetyków, bo są dobre. I że to jest dobra firma, to będę jej używać. No przykro mi, nawet jeżeli każdy kolejny filmik ma być wykonany produktami z Nyxa. Mogę też wykonywać filmiki produktami z Chin i z eBaya, bo tak naprawdę nie ma w nich większej różnicy. Tak mam być szczera. Często między dużymi markami i markami typu no name, typu marka, nie ma dużej różnicy. I Julia napisała mi: idź do psychiatry. Poradziła mi, żebym poszła do psychiatry. Otóż Julia, byłam u psychiatry i powiedział mi, że wszystko ze mną w porządku, tylko ludzie jacyś nie halo. Co ja mogę z tych komentarzy wywnioskować? Mogę z nich wywnioskować tylko tyle, że jeżeli ktoś wygląda w Polsce inaczej, jeżeli ktoś nie ma brwi albo po prostu jest chory i wypadają mu włosy czy cokolwiek, to automatycznie wygląda gorzej, tak? Porównują mnie do ludzi z rakiem, czyli uważają, że człowiek z rakiem wygląda gorzej niż normalny człowiek, ponieważ nie ma brwi albo włosów. Porównują mnie do osoby chorej psychicznie, czyli uważają niektórzy, że osoby chore psychicznie wyglądają gorzej, bo wyglądają dziwnie, tak? Nie wiem, co ma wspólnego osoba chora psychicznie do dziwnego wyglądu. Poznam osoby, które są bardzo ciężko chore psychicznie i wyglądają normalnie i zachowują się normalnie, a niestety na przykład mają schizofrenię. Także tego typu osoby, które piszą takie rzeczy, to na pewno też są osoby, które są bardzo młode, są to dzieci, także takim hejtem nie ma się co przejmować. Cieszę się, że jednak tych pozytywnych komentarzy jest o wiele, wiele więcej, więcej jest łapek w górę i widzę, że podoba się wam to, co robię, i bardzo się z tego powodu cieszę. Mądry człowiek wie, że po prostu brwi odrastają i to jest etap przejściowy, a chyba bez brwi nie wygląda się aż tak źle. Tak mi się przynajmniej nie wydaje. Także jeżeli ktoś hejtuje ciebie, nie przejmuj się, bo są to zazwyczaj ludzie bardzo ograniczeni umysłowo, którzy w pewnym stopniu albo ci zazdroszczą, albo chcą się pocieszyć tym, że mogą się na kimś wyżyć, bo tak naprawdę często nie mają się na kimś wyżyć i swoją frustrację wyładowują na innych. Ludzie inteligentni
się nie hejtują. I zapamiętaj to sobie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wbijaj na Facebooka, Instagrama, Snapchata i wpadaj do obejrzenia innych moich filmów, bo na pewno nie chcesz ich przegapić. Wiadomo, nie chcesz ich przegapić. Zostaw dzwoneczka, żeby być na bieżąco i tyle. Oczywiście jak chcesz. I widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już za parę dni, bo nagrywam bardzo często. I jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, to hejtuj w komentarzu. Napisz mi hejta, śmiało, napisz mi co naprawdę o mnie sądzisz. Ja chętnie odpowiem na takie komentarze. Chętnie coś nowego, ciekawego zrobię na kanale, bo tutaj jesteśmy, żeby pokazać coś nowego, coś ciekawego. I to by było na tyle. Trzymaj się, pa!